Przygotowania do produkcji pączków w jednej z lubińskich piekarni rozpoczęły się już o północy. Tłusty czwartek, piękne święto, bardzo smaczne. Dzisiaj zaczęliśmy od północy, więc od godziny zero mieliśmy całą akcję. No i do tej pory wszystko trwa i będzie trwało, mam nadzieję, że jak najdłużej. Zarówno na dzień, jak i opakowania, do których układano tysiące pączków, trzeba było odpowiednio przygotować. Tak, by mieszkańcy mogli zjeść pączka, na przykład do porannej kawy. U nas tylko klasyka, marmolada. Wspomogliśmy się zaprzyjaźnioną cukiernią z tak zwanymi wynalazkami, ale to tylko takie śladowe ilości, żeby zaspokoić, zadowolić klientów. A my marmolada, to jest... Na to stawiam. Może ze 3. 16. I to wszystko sama pani zje, czy? Jak dam radę? Nie, żartuję. Nie, dla dziewczyn też z pracy. 2. Dlaczego tak mało? No bo wyglądam jak wyglądam. Nie mogę sobie pozwolić na więcej, ale żeby tradycji stało się zadość, to 2 zjem. A ja już zjadłam jednego i wystarczy na dzisiaj. Mam dla siebie 2. Dlaczego tak mało? A bo ja jestem sama taki pączek grubiutki, więc 2 zupełnie wystarczy i dla koleżanki chorej niosę też 2. Trudno wymienić wszystkie rodzaje pączków, które dziś można dostać na rynku. Lubinianie najczęściej wybierają jednak te tradycyjne. Budyń, ser. Żadnych takich urozmaiceń typu jakiś adwokat, czekolada, jakiś Raffaello w środku? Nienawidzę czekolady. Czyli klasyka. Klasyka. Z serem, z ajer, koniakiem, z marmoladą i jakieś jeszcze. Po 4. A najbardziej pani lubi klasykę, czy? Dla mnie zwykły, klasyczny, z dżemem, z marmoladą różaną. Może być ze śliwką, może być z różą, może być z marmoladą, wszystko jedno. Z budyniem. Czyli tak nietradycyjnie z marmoladą? Nie lubię tej marmolady, że tej różanej zwłaszcza, to już jest coś okropnego dla mnie. Klasyczne z marmoladą, owoce tak, leśne, tak, nadzieje. Są najlepsze. Różane. Jeden pączek to blisko 350 kilokalorii. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. Warto zatem zadbać o swoją przyszłość i zjeść chociaż jednego pączka albo kilka, a potem wybrać się na długi spacer.